Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj w biurze firmy Belgica Devet Polska. Tutaj po prawej stronie mamy kolegę Artura Pawelca, którego nie trzeba przedstawiać. Natomiast po lewej stronie mamy panią Agnieszkę Rzepkowską, która tutaj w biurze pracuje i zawsze, kiedy tutaj dzwonimy do firmy, możemy usłyszeć od niej dużo informacji dotyczących produktów firmy Belgica Devet. Wiele z tych produktów znajduje zastosowanie, zwłaszcza teraz, kiedy rozpoczął się okres lotu gołębi młodych, jak również gołębie dorosłe, które się pierzą, potrzebują też dużo różnych substancji. Ale więcej o tym, co należy z tej bogatej oferty firmy Belgica Devet podawać gołębiom poszczególnym, czyli to młodym i dorosłym, powiedzą nam właśnie Państwo tutaj z firmy Belgica Devet. Proszę bardzo. Witam serdecznie kolegów hodowców. Moje nazwisko Artur Pawelec. Tak jak Krzysztof już wspomniał, występujemy tutaj właśnie z ramienia firmy Belgica Devet Polska, kolegi doktora Henka Deverda. Jesteśmy jego głównym przedstawicielem tutaj w Polsce. No i miło mi tutaj kolegów wszystkich serdecznie powitać i chciałbym tutaj właśnie nadmienić, że mamy tutaj, chcemy zaproponować kolegom różne produkty teraz, które do hodowli na pewno się przydadzą i na pewno informacje, które tutaj przekażemy, też po prostu będą pomocne przy hodowli gołębi, jak i również przy chorobach, gdzie teraz właśnie dużo występuje tych chorób tak zwanego adeno gołębi młodych oraz różne inne infekcje, gdzie po prostu koledzy hodowcy to sygnalizują, jest bardzo dużo tych chorób i po prostu koledzy tutaj bardzo często dzwonią do mnie, proszę o jakieś porady, po prostu co podać, jak podać, kiedy podać, ile razy podać w tygodniu i tutaj właśnie poszedłem po prostu z pomocą tutaj tym kolegom hodowcom i jest tutaj koleżanka ze mną Agnieszka, która była ze mną u kolegi Henka Deverda w Bredzie na przeszkoleniu i po prostu dużo wie na ten temat tych produktów i też właśnie kolegom pomagamy, że koleżanka Agnieszka też konsultuje się z Henkiem Deverdem i po prostu mówi, co można podać i w jakim okresie gołąbkom i na jakie choroby. A zwłaszcza teraz właśnie na choroby gołębi młodych, również i koledzy, jeżeli będą chcieli, to wyślemy kolegom katalogi. Mam tutaj katalogi z Belgiki Devet, produktów leków i produktów naturalnych, gdzie koleżanka Agnieszka tutaj służy swoją pomocą i swoją wiedzą fachową i po prostu na pewno koledzy, jeżeli będą chcieli, to mogą do tutaj zadzwonić do nas. Na pewno dowiedzą się szczegółowo na temat tych produktów, które oferujemy i myślę, że będziemy tutaj pomocni właśnie kolegom hodowcom. Co bym jeszcze chciał nadmienić właśnie? Chciałbym tutaj nadmienić, że właśnie robiliśmy kiedyś film około 2 miesiące temu na temat tych podrabianych belgasolów, które po prostu tam na Śląsku były i jest to po prostu takie nagminne, bo w całej Polsce te belgasole. Ale co jest pozytywne? Pozytywne jest to, że bardzo dużo hodowców do mnie dzwoni i po prostu właśnie mówi, że ma ten problem, że kupują właśnie podrabiane belgasole, że oni by chcieli kupować oryginalne i po prostu jest to tak pozytywne, że dużo tutaj ludzi od nas chce kupować, bo mówi, że oni po prostu nie wierzą sklepom, po prostu, bo ci sklepikarze ich skręcają właśnie w te podrabiane belgasole, mówiąc, że oni mają produkty ode mnie, że oni mają starą dostawę tych produktów, że nie ma po prostu hologramów na tym. To nie jest prawda, koledzy hodowcy, nie dajcie się tutaj nabierać tym wszystkim sklepikarzom, gdzie po prostu, którzy wam chcą wcisnąć podrabiane produkty, ponieważ my swoje belgasole sprzedajemy z hologramem, tak jak już wcześniej pokazałem. Pokażmy jeszcze raz, może. Tutaj mamy ten hologram, prawda? I tutaj mamy czy na półlitrowym, czy na litrowym belgasolu. Mamy ten hologram tutaj na Belgam, bo i na Kobel. Na każdym produkcie, tak, za wyjątkiem saszety, ja właśnie tutaj musiałem nadmienić Kobel. Też kupujcie Kobel oryginalny, nie kupujcie podrabianego Kobla, ponieważ Kobel podrabiany nic po prostu nie da. Przyjrzyjcie się etykiecie, jaka tutaj jest, właśnie tutaj tej obwódce czerwonej. Po prostu, ale najważniejsze to jest ta właśnie ten logo Belgica Devet, ten znaczek, hologram właśnie, który się po prostu mieni i Belgica Devet pisze, tak? Właśnie na przykład tu był przypadek w Mławie, też tam kolega kupił od jednego sklepikara, nie będę wymieniał nazwiska, żeby po prostu nie robić sobie tutaj niepotrzebnych po prostu problemów. Kobel, który po prostu nie był oryginalny, gołąbki mu pozdychały. Jak ja mu wysłałem kobel, to po prostu zaczął działać, gołąbki po prostu dostały po prostu zdrowia z powrotem, także no, pan był zadowolony bardzo i powie, że więcej nie będzie kupował tam tych podrobionych produktów. Ale to nie o to chodzi, żeby po prostu tutaj kogoś piętnować i po prostu niech hodowcy po prostu uważają, jakie produkty kupują i nie dadzą się po prostu zwieść, jak ktoś będzie mówił, że po prostu on ma stare dostawy bez hologramu. Takiej możliwości nie ma, bo wszystkie produkty, które były ze starej dostawy, a nie miały hologramu, to są wymieniane po prostu na nowe kolegom, po prostu, z którymi współpracujemy, z tymi sklepikami. Nawet wczoraj pozytywna rzecz, bo taki kolega Tomasz Król z Rzeszotar też właśnie bierze ode mnie towar. Nawet się do mnie dzwonił, że po prostu wszystkie belgasole, które wziął, które sprzedają się w sklepie, są oryginalne ode mnie, wszystkie z hologramami. Właśnie dzwonił, że wszystko sprzedał, ponieważ właśnie hodowcy bardzo narzekają, że po prostu dużo jest tych podróg nawet tam w tych okolicach Krakowa i wszyscy chcą mieć z hologramami. Powiedział, że to jest bardzo dobre i pozytywne, że po prostu Devet właśnie w ten sposób
te swoje produkty po prostu wyszczególnił, oznakował po prostu, żeby się pozbyć podróg. Także ja bym prosił, jeszcze apeluję, koledzy hodowcy, nie dajcie się po prostu zwieść po prostu sklepikarzom, którzy wam proponują bez hologramów Belgasole, mówiąc, że to jest stara dostawa, bo tak nie jest. Po prostu wszystkie produkty bez hologramów w kubeczkach, Belgasole czy inne, to po prostu są podróbami i po prostu no nie ma po prostu tutaj mowy o tym, żeby to były oryginalne produkty właśnie, i dlatego bym prosił, żebyście wykazali się swoją czujnością, swoją uwagą i po prostu w razie jakich pytań czy wątpliwości, bo tutaj dzwoni do koleżanki Agnieszki. A teraz oddam głos koleżance Agnieszce, proszę bardzo. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Rzepkowska, jestem konsultantką firmy Belgica Devert Polska i chciałam wam zaproponować kilka naszych produktów, szczególnie na chorobę adenokoli. Chciałam zaproponować produkt taki jak Kobel i Belgamko, który działa w 100% skutecznie na wszelkie objawy choroby adenokoli. Należy go stosować razem, łączyć go. Belgamko stosujemy 5 gram na 2 litry wody, a Kobel najlepiej stosować 6 ml na 2 litry wody. Należy łączyć go razem i stosować od 5 do 7 dni. Do tego należy stosować również Belgasol. Belgasol są to najlepsze elektrolity, minerały i witaminy. Jest to bardzo dobry środek. Pozwala on przyspieszyć ponowne nawodnienie ustroju. Również gdy gołębie tracą wagę, produkt ten podawany w podwójnej dawce jest najlepszym lekarstwem. W przypadku bardzo, bardzo ciężkiej infekcji należy podać Kobel z belgamką i z fluoroksyną. Mówimy oczywiście cały czas o adenowirusie, tak? Tak, mówimy o chorobie, tak. Adenokoli. Należy również stosować przez okres od 5 do 7 dni w przypadku bardzo, bardzo ciężkiej infekcji. A fluoroksynę jak się podaje? Fluoroksynę podajemy, łączymy Kobel z belgamką i z fluoroksyną. Belgamką podajemy do wody, 5 litrów na 2 litry wody. Kobel podajemy 5 gram na 2 litry wody. Kobel podajemy 6 ml na 2 litry wody, a fluoroksynę podajemy 2 gramy na 2 litry wody. I to wszystko należy mieszać razem do wody. Tutaj w broszurkach są oczywiście wszystkie te szczegółowo opisane, sposoby dawkowania, czy jak to ten, tych produktów, tak? Wszystko w broszurkach znajdziecie. Czyli taką broszurkę, jeżeli ktoś tutaj zadzwoni, można nabyć, tak, czy u przedstawiciela handlowego, który jeździ po Polsce, taką broszurkę się zaopatrzyć i wtedy informacje o stosowaniu dokładną tych produktów możemy tam znaleźć, tak? Tak. Dokładnie tak, ale jeszcze koledzy chorocy tutaj mogą dzwonić do koleżanki Agnieszki, jeżeli będą chcieli broszurki tutaj od nas, to broszurki są bezpłatne i koleżanka Agnieszka im wyśle, tam na pewno znajdą właśnie fachowe informacje i po prostu dotyczące tych produktów. To podajmy jeszcze może numer telefonu do koleżanki Agnieszki. Mój numer telefonu to jest 512-263-640. Jeszcze powiedzmy, w godzinach najlepiej dzwonić? Bo rozumiem, że w godzinach nocnych raczej nie. W godzinach nocnych tylko. Czyli nie. Do której godziny tak mniej więcej? Do 22 można śmiało dzwonić. No, rozumiem. Tutaj wszystkie informacje dotyczące tych produktów, o których rozmawialiśmy, na chorobę gołębi młodych, adenopilozę, możemy tutaj zasięgnąć. Ale widzę, mamy tutaj jeszcze na stole... Znaczy jeszcze, tak? Ale tak, właśnie jeszcze tutaj na temat tej właśnie adenowirozy, no to właśnie jeszcze jest 4 w 1, tak, też bardzo popularny wśród hodowców. Oczywiście mówimy o oryginalnych produktach, które będą pomagały. I 4 w 1 w kubeczku, tak, też jest z hologramem, też jest po prostu na adeno gołębi młodych. Jeszcze przepraszam, że się wtrącę, powiedzmy jeszcze tylko, że saszetki to są jedyne produkty Belgica Devert, które nie mają hologramów. Tak, saszetki nie mają hologramów, ale po prostu łatwo te saszetki rozpoznać. I po prostu teraz Devert zrobił nową szatę graficzną, są tutaj te wycięcia, jest tutaj ten napis Belgica Devert. Nie na wszystkich saszetkach jeszcze to jest oczywiście, bo na Belgamko nie ma i chyba, jak się nie mylę, na Orni 3. Także po prostu na tych dwóch produktach wiem, że nie ma tych napisów. Nareszcie reszta produktów jest w nowej szacie graficznej. Co bym jeszcze chciał powiedzieć, żeby stosować również do 4 w 1 i do 4 w 1, żeby też również podawać z Belgasolem. Oczywiście później po prostu tej kuracji antybiotykowej, czy po leczeniu antybiotykowym należy podać Belgabak, albo jest taki nowy produkt Belgasun. Są to właśnie produkt na budowę flory jelitowej. Też właśnie nawet w tamtym tygodniu tutaj sprzedałem koledze w Radomsku ten produkt. I właśnie dzwonił do mnie, że bardzo dobry produkt, że jeszcze będzie chciał po prostu go nabyć. Ten nowy, tak? Tak, tak. Ten Belgabak, tak? Rozumiem.
Co bym się tutaj chciał pochwalić? No, chcę się pochwalić, że tutaj kolega Sobociński akurat wylatał mistrza oddziału Radomsko na naszych produktach Belgica Devert Polska i nie jest to żadna reklama, ponieważ kolega przychodził tutaj regularnie od stycznia, można powiedzieć, po wystawie i po prostu zakupował cały czas produkty Belgica Devert, czy Belga Magic tabletki, czy BS tabletki, czy inne produkty, czy bioelektrony czerwone i właśnie bardzo je chwalił. Ale to myślę, to w następnym reportażu, jak pojedziemy po prostu do tego hodowcy, to on sam opowie, które produkty stosował, jak je stosował, może to będzie też jakąś tam wskazówką dla innych hodowców, żeby po prostu te produkty stosować, że jednak one są naprawdę dobre. To jeszcze koleżanka Agnieszka przedstawi produkty, które mamy na pierzenie, ponieważ jak koledzy sami wiedzą i po prostu jest teraz, zbliża się okres pierzenia, nawet już się zaczął przy starych gołąbkach i może koleżanka tutaj powie. Chciałam Wam przedstawić taki program na pierzenie. W skład naszego programu na pierzenie na okres całotygodniowy mieszczą się trzy produkty. Jest to herbatka pierzeniowa, jest to mieszanka składnikowa wszystkich ziół. Należy go stosować dwa razy w tygodniu. Jest ona bardzo dobra, ponieważ jest to mieszanka wszystkich ziół, nie zawiera żadnych ulepszaczy, żadnej chemii. Drugim bardzo dobrym produktem na pierzenie jest kwiat siarczany. Jest to również bardzo, bardzo dobry produkt, ponieważ zapobiega różnym chorobom, jak ketonomii i kwasicy. Regularnie stosowany, tworzy pióra najwyższej jakości. Proponuję go podawać trzy razy w tygodniu. Trzecim produktem jest to Belga Biowit. Jest to również bardzo, bardzo dobry produkt. Stosujemy go w okresie pierzenia. Zapewnia wysokiej klasy pierzenie, wspaniałą jakość, gładkość i miękkość. Zawiera witaminy, aminokwasy, minerały. Jeszcze się zapytam, bo tak widzę, że jest herbatka pierzeniowa, to jest taka w postaci. Mamy herbatki pierzeniowe, tak, mamy na karmę, tak. Do parzenia. Pokaż mi, może tą większą, to jest, to jest saszetka po prostu. Jedna tutaj jest, mamy na karmę. I ta jest, to jest w proszku po prostu, taka, tak. Znaczy normalna, tak, a tutaj jest saszetka. To, tak? Tutaj mamy herbatkę pierzeniową do parzenia. To jest to samo dokładnie, czy nie? Czy to się różni tylko tym, że po prostu jest inaczej zapakowane? Znaczy nie, że to się różni tym, że po prostu jest do parzenia, tam to jest na karmę, tak? Aha. Bo nie wszyscy hodowcy są na karmę, niektórzy są do parzenia, niektórzy na karmę. Zależy, jak tam hodowcy po prostu uważają, jak im jest wygodnie. Rozumiem. Także na wszystkim naszym panom hodowcom proponuję na okres pierzenia stosować trzy takie produkty. Są one najlepsze na okres pierzenia. Tu jeszcze właśnie jeszcze nadmienię, że jeszcze mamy też siarę pierzeniową z metioniną. To jest bardzo dobry produkt również. Też pierzenie jest jedwabiste, błyszczące, metionina po prostu też wspomaga właśnie to pierzenie bardzo dobrze i nadaje jedwabistość właśnie upierzeniu gołąbków. A tam jeszcze Pani ma taki produkt, tak. Regenerująca, co to jest herbatka na... Regatka regenerująca i oczyszczająca krew. Proponuję ją podawać po lotach, ponieważ ona oczyszcza krew, dodaje energii, działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo. Po prostu najlepiej ją podawać po lotach. I to jest na karmę, tak też? Też mamy na karmę. Saszetka występuje też, czy nie? Ta akurat nie. Ta występuje na karmę albo do parzenia. Aha, rozumiem. Czyli w ten sposób możemy sobie tutaj zabezpieczyć w czasie okresu pierzeniowego tymi trzema produktami po prostu prawidłowe dostarczanie wszystkich substancji, które potrzebuje gołąb w okresie pierzenia. Czy coś jeszcze mamy tutaj do powiedzenia? Znaczy nie, to chciałbym powiedzieć, że właśnie cały czas tutaj wychodzimy naprzeciw hodowcom i po prostu moja wiedza pozwala po prostu na po prostu wiedza rynkowa i wiedza po prostu merytoryczna na temat produktów pozwala mi cały czas po prostu wychodzenie z nowymi produktami, po prostu tworzenie tych produktów tutaj z Henkiem Devertem wspólnie, po prostu, bo nie wszyscy chcą stosować też chemię, niektórzy chcą stosować naturalne produkty, więc mamy całą gamę tych herbatek, tak? Mamy herbatkę właśnie i na pierzenie, mamy i herbatkę Core Dębu, Core Mix, mamy herbatkę na drogi oddechowe bardzo dobrą, bardzo dobrze się sprzedaje ten produkt, hodowcy sobie chwalą, też to jest herbatka i na karmę i do parzenia. Także mamy cały zestaw różnych takich ziołowych preparatów, różnych herbatek, różnych witamin, znaczy może nie witamin, herbatek i różnych takich odżywek po prostu o działaniu ziołowym. Też preparaty właśnie na drogi oddechowe czy tam na odrobaczenie, ale tu może w innym po prostu, w innej części reportażu. Ale znaczy tu właśnie apel do hodowcy, jeżeli będą się chcieli coś dowiedzieć, coś zapytać, można tutaj dzwonić do Pani Agnieszki. Pani Agnieszka poradzi, jeżeli nie będzie czegoś wiedziała, to zadzwoni do Henka Deverta, bo po prostu możemy się z nim skonsultować bez problemu i na pewno tutaj będzie pomocna hodowcom w ich problemach zdrowotnych z gołębiami. Tak jak mówię, również wyślemy katalogi bezpłatnie, jeżeli będzie taka potrzeba, tylko proszę wtedy dzwonić do Pani Agnieszki, podać adres i gdzie i po prostu ten katalog dojdzie. Ja podam jeszcze raz telefon do Pani Agnieszki, to jest 512 263 640. Pani Agnieszka jest osobą kompetentną, na pewno tutaj
wszyscy będą zadowoleni ze współpracy. Także dziękuję serdecznie kolegom hodowcom. Ja mam na tyle i życzę wszystkim dobrych lotów i zdrowych gołąbków. A ja czekam na Wasze telefon. Także dziękujemy bardzo za obszerną informację dotyczącą oferty firmy Belgica de Wert. Jeszcze tutaj raz pokażmy może te katalogi. Są o tutaj na stole, one tak wyglądają. Zawsze można zadzwonić i to wszystko, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, o tych produktach, jak stosować, kiedy, w jaki sposób, dowiedzieć się z tych katalogów. Także dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.